Sierpień 1904 roku, Londyn. Mamo, tato, do Londynu dotarłem bez trudu. Mam nadzieję, że studia, które rozpoczynam, pomogą mi poszerzyć wiedzę i rozwinąć pasję. Biznes i język angielski to mi się najbardziej przyda. Resztę swojego życia zamierzam poświęcić interesom. Mam nadzieję, że to dobra decyzja. Nie wiem, kiedy znów się z wami zobaczę. Kocham was, Jean Monnet. Halo? No, cześć. No, to co już wiemy? Francuz, ekonomista, polityk i współtwórca wspólnot europejskich. Dobra, dalej. Dzięki pierwszemu sukcesowi, jakim była akceptacja planu koordynacji zasobów wojennych Francji i Anglii przez obydwa kraje, Monnet zyskał stanowisko zastępcy sekretarza generalnego Ligi Narodów. System jednomyślności i nieprawidłowe podejmowanie decyzji przez Ligę sprawiło, że Monnet zrezygnował ze stanowiska i powrócił do ojczyzny, by wesprzeć rodzinny biznes. Założył i prowadził bank w San Francisco. Pracował w Chinach przy budowie chińskiej sieci kolejowej. Sierpień 1940 roku, Wielka Brytania. Leżysz do USA, Jean. Jako członek Rady do Spraw Wojennych zostałeś doradcą Roosevelta. Dzięki. Udało mu się przekonać prezydenta Roosevelta do uruchomienia programu masowej produkcji uzbrojenia. Krótko po tym Roosevelt uruchomił tzw. Plan Zwycięstwa, czyli po fachowemu Victory Plan, który oznacza przyłączenie się USA do wspólnej walki. A dwa lata później Monnet został członkiem Narodowego Komitetu Wyzwolenia, gdzie oświadczył: nie będzie nigdy pokoju w Europie, jeżeli państwa zostaną zrekonstytuowane na zasadzie narodowej suwerenności. Kraje europejskie są zbyt małe, by zagwarantować swojej ludności niezbędny dobrobyt i postęp społeczny. Kraje europejskie muszą zrekonstytuować się w postaci federacji. W czasie nadzorowania spraw ekonomicznych we Francji przez Monnet, tarcia pomiędzy Niemcami a Francją nad zagłębiem Rury gwałtownie zwiększyły swoje rozmiary. Monnet natychmiastowo zareagował, proponując ideę wspólnoty europejskiej. Ideę tą przedstawił nie Jean Monnet, a Robert Schuman, minister spraw zagranicznych. High authority będzie niezbędnym warunkiem zachowania pokoju. I po tym wystąpieniu propozycję przyjęły Niemcy Zachodnie, Belgia, Holandia i Luksemburg. Jak myślisz, kto został pierwszym prezydentem High Authority? Jaki Schuman? Jean Monnet. W 1955 roku Monnet założył Action Committee for the United States of Europe, mający ożywić ideę budowy wspólnej Europy. W 1976 roku szefowie rządów Wspólnoty Europejskiej przyznali właśnie jemu jako pierwszemu tytuł honorowego obywatela Europy. Jean Monnet zmarł w 1979 roku w wieku 91 lat. Jego prochy złożone zostały w paryskim Panteonie.